Cześć, zapraszam Cię na materiał, w którym zaprzyjaźnimy się odrobinę z technikami hipopresyjnymi. Pokażę Ci podstawową technikę, którą można wykorzystać, aby zaktywować mięśnie głębokie brzucha, zmniejszyć ciśnienie w tłoczni brzusznej, czy też popracować odrobinę nad lepszą postawą. Może na początku powiedzmy, czym są techniki hipopresyjne. Są to ćwiczenia oddechowe. My dzięki odpowiedniej ruchomości klatki piersiowej, otwierając żebra, wykonując tak zwany fałszywy wdech, zasysamy powłoki brzucha. Tutaj nie ma w ogóle miejsca na wykonywanie tych technik siłowo. Chodzi o to, aby właśnie podczas tego fałszywego wdechu wszystko nam się automatycznie zassało do góry. Będziemy też widzieć takie charakterystyczne zasysanie się tutaj w górnej części naszej klatki piersiowej. Tak więc tutaj z jednej i z drugiej strony będzie to zassanie. Zacznijmy od prawidłowego przygotowania ciała do hipopresji. Tutaj, jeżeli nasz brzuch będzie bardzo napięty, żebra będą mocno zaciśnięte, klatka piersiowa będzie mało ruchoma, to po prostu tych technik nam się nie uda wykonać. Również kluczowe jest to, czy potrafisz oddychać przeponą, czy potrafisz otwierać żebra podczas oddechu. Tak więc, jeżeli oddechu nie mamy tej bazy, no to hipopresji też po prostu tutaj nie będziemy w stanie wykonać. To jest też, myślę, że ważna uwaga do tych osób, które na przykład uczą hipopresji swoich podopiecznych, że kluczowe jest to, żeby zwrócić uwagę na tą ruchomość. Więc na początku będziemy chcieć odrobinę rozluźnić brzuch, rozmasować okolice żeber. Oczywiście jest to propozycja postępowania. Ty możesz wykonywać też inne techniki manualne, jeżeli takie znasz. Zaczynamy od rozmasowania całego łuku tutaj pod żebrami. Wsuwamy palce. U osób mocno spiętych to może być nieprzyjemne. Natomiast nie powinien być to też dyskomfort taki 10/10, tylko powiedzmy takie 3/10, 3-4, nie więcej. Oczywiście jak mówię, to tu mi się wszystko napina. Powinniście wtedy tak uspokoić oddech, nie mówić do nikogo i po prostu zatapiacie się w łukach pod swoimi żebrami w jedną, w drugą stronę, aż poczujecie większy luz w tym obszarze. Również takie ruchy możemy wykonywać schodząc do dołu. Takie rozcierające, idziemy do samego dołu. Jeżeli ciężko nam jest to wykonać w pozycji stojącej, bo czujemy się, że jesteśmy w takiej pozycji, to po prostu takie techniki możemy wykonywać również w leżeniu. Aby techniki hipopresyjne były bardziej efektywne, no to chcemy też zadbać oczywiście o prawidłową ruchomość odcinka piersiowego, lędźwiowego i miednicy. Bez tego, no to będzie po prostu dużo mniej wydajna technika. Tak więc to, co chcemy robić, to rozciągnąć cały bok. Ważne jest, żeby nie zginać się tak do boku, tylko rozciągnąć w tym zgięciu cały bok i zrobić tu na przykład kilka oddechów, zmienić stronę, rozciągnąć drugą stronę. Oczywiście pokazuję sam ruch, Ty możesz wykonać to ćwiczenie w różnych pozycjach. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Jeżeli na co dzień czujemy, że nasza pupa tak ucieka mocno do tyłu, mamy taką hiperlordozę w odcinku lędźwiowym, to zależy nam przed tymi technikami powydłużać odrobinkę tą okolicę. Wówczas wykonanie takiego bujania miednicą w pozycji stojącej może być trudne i tutaj warto jest oprzeć się po prostu o ścianę i tą miednicą pobujać, ewentualnie wykonać na przykład kocie grzbiety. Ćwiczenie, które zna naprawdę każdy, a które pomoże nam właśnie wydłużyć, rozluźnić odrobinę mięśnie w obszarze tutaj naszego kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. I bardzo ważne, rotacje. Więc zademonstruję ćwiczenie tym razem w pozycji siedzącej. Możemy położyć dłoń, unieść drugą i skręcamy się. Pilnujemy bardzo, żeby nie odchylać ciała do boku. Wyciągamy się do góry, do sufitu. Powolutku wracamy i zmieniamy stronę. Możemy również zrobić wdech, wydech i nawet na bezdechu spróbować się przekręcić. Wówczas uda nam się po prostu zbudować tutaj większą ruchomość w odcinku piersiowym, co rzeczywiście też zaowocuje potem podczas wykonywania technik hipopresyjnych. I teraz przechodzimy do tej, myślę, że najbardziej ciekawej części, czyli będziemy wykonywać techniki hipopresyjne. Ja pokażę, w jaki sposób zacząć. Nie będą to zaawansowane techniki, czyli nie będziemy ich łączyć na razie z ruchem ciała, tylko po prostu skupimy się na odpowiedniej ruchomości żeber, na prawidłowym zasysaniu brzucha, czyli my go nie będziemy wciągać. I to jest kluczowe w tych technikach. I tym różni się też trochę wykonywanie w wakuum. Tutaj ja nigdy sama nie wykonywałam takich manewrów w wakuum.
wakuum. Natomiast dużo osób pytało się mnie, czym to się różni, jeżeli chodzi o hipopresję. I sobie specjalnie prześledziłam, jak te manewry są wykonywane. I one bardzo często są wykonywane tak mocno siłowo, poprzez takie wciąganie brzucha na bezdechu. Więc nam nie o to chodzi. Nam chodzi o to, żeby był spokojny wdech, do końca wydech, zatrzymanie i wykonanie fałszywego wdechu, czyli właśnie hipopresji. Żebra się będą otwierać, brzuch się będzie zasysać, ale nic nie będziemy wciągać i to jest kluczowe właśnie w tych technikach. Ja pokażę Ci, jak je wykonać w pozycji stojącej, natomiast jeżeli Ty czujesz, że ta pozycja nie jest do końca dobra dla Ciebie, możesz również wykonać te ćwiczenia w pozycji leżącej. Będzie dużo łatwiej ustawić Ci neutralnie kręgosłup, a to jest dla nas bardzo ważne. Może też się okazać, że te pozycje też nie będą sprawiały, że będzie Ci łatwo wykonać tę hipopresję. Wówczas trzeba zająć się tutaj większą ilością ćwiczeń na mobilność klatki piersiowej, ćwiczeń oddechowych po prostu, żeby dopracować trochę oddech przeponowy. Być może dobrze, żeby ktoś Cię powolutku poprowadził. Ogólnie dobrze jest z tymi technikami pracować chociaż na początku z kimś, kto sprawdzi, czy na pewno dobrze aktywujesz brzuch, zasysasz, żeby właśnie nie było wciągania brzucha. I może powiedzmy sobie, dlaczego to wciąganie brzucha jest takie złe? Na przykład też podczas tego wakuum, które wiele osób już wykonywało wcześniej, przed tym jak ta hipopresja zaczęła wchodzić na nasz tutaj polski rynek też, tak? Bo są to techniki, które są już znane od dawien dawna. Natomiast jeżeli my będziemy wciągać brzuch, to będzie wzrastać ciśnienie w dole brzucha i będziemy obciążać przez to mięśnie dna miednicy. A jedną z zalet tych ćwiczeń jest właśnie odciążanie tego obszaru i wręcz aktywacja, wzmacnianie mięśni dna miednicy. Tak więc ważne jest, aby zasysać, nie wciągać i obciążać dno miednicy. I aby też zwizualizować trochę, jak to jest z przeponą i dlaczego tak się dzieje, to podczas wdechu, gdy powietrze napływa, żebra się rozszerzają, przepona powinna obniżyć się do dołu. Wraz z nią obniżają się też narządy wewnętrzne, mięśnie dna miednicy. Podczas wydechu wszystko się zasysa do góry, my się tu zatrzymujemy i uwaga, wykonujemy właśnie fałszywy wdech, czyli ten manewr hipopresyjny, podczas którego wszystko jest zasysane jeszcze bardziej do góry. I będziemy czuć takie zasysanie właśnie tutaj stąd i będziemy zauważać takie charakterystyczne rozszerzenie się łuków żebrowych i zasysanie wszystkiego do góry i to jest właśnie hipopresja. Więc zmniejsza się wtedy ciśnienie w brzuchu. My mamy dużo większą kontrolę w tym obszarze, wzmacnia się mięsień poprzeczny brzucha, pracujemy również nad mobilnością wszystkich tkanek i narządów w tym obszarze i w miednicy mniejszej, więc tych korzyści jest naprawdę bardzo dużo. No ale teraz przechodzimy do manewru. Dobrze jest na początku wprowadzić kilka oddechów wprowadzających, czyli chociaż 5 spokojnych oddechów wykonać. Jeżeli czujemy, że nasz oddech jest płytki, szybki, to możemy wykonać też ich po prostu więcej. Następnie, gdy zrobimy kilka wprowadzających oddechów, zrobimy wdech nosem. U osób początkujących ja zawsze polecam po wdechu zatkać nos i zrobić wydech do końca ustami i zamknąć usta po wydechu. Natomiast jeżeli już kiedyś pracowałeś z takimi technikami, pracowałeś, no to tutaj oczywiście nie musimy zatykać nosa. Możemy zrobić wdech nosem, wyobrażamy sobie zatkany nos, do końca wydech ustami, zamykamy usta i wykonujemy fałszywy wdech, czyli wdech bez powietrza, gdzie żebra się otwierają. Ale już kończymy gadanie i przechodzimy do wykonywania hipopresji. Ja pokazuję w pozycji stojącej. Ty oczywiście możesz wykonać też w pozycji leżącej. Pamiętaj, że tutaj dobrze byłoby też dowiedzieć się wcześniej, jak zbalansować trochę swoją postawę. My nie dążymy do tego, aby postawa była idealna, ale o to, aby zbalansować wszystkie segmenty ciała. Czyli jeżeli jesteśmy bardzo mocno odgięci w odcinku lędźwiowym, to tak jak pokazywałam te ruchy, należy ten obszar wydłużyć, należy się wyciągnąć do góry, czyli bardzo ważna w hipopresji jest ta elongacja, wyciągnięcie też szyi. Natomiast jeżeli uczymy się tego manewru, to my na razie dłonie nie będziemy wykorzystywać do odpowiednich pozycji tutaj, tylko będziemy bardziej sprawdzać, czy wszystko ładnie się otwiera, zasysa, czy tu jest miękko pod łukami żebrowymi. Nie chcemy czuć, że tu jest twarde, ma się wszystko
otworzyć, ma tu być mięciutko, a nie chcemy mocnego zasysania i takiej twardości pod ułkami żebrowymi, więc na razie wykorzystaj swoje dłonie jako takie czujki, które będą sprawdzać, czy wszystko na pewno jest w porządku, ale pamiętaj, że taki instruktaż online nigdy nie zastąpi Ci takiej pracy na żywo, do której właśnie serdecznie zachęcam i którą polecam. Ustawienie pozycji przed hipopresją. Stopy rozstawiamy na szerokość bioder równolegle. Nie chcemy, żeby stopy z kolanami nam się zapadały do środka. Balansujemy postawę, czyli ustawiamy się w pozycji takiej wyciągniętej, wydłużonej, ale nie chcemy też się czuć za sztywno, bo jeżeli tu mi się usztywnisz na górze, to nie uda nam się wykonać prawidłowo technik hipopresyjnych. Stajemy w wyciągniętej pozycji lub leżymy, lub jesteś oparta na przykład o ścianę, tak? To też nam pozwoli po prostu mniej myśleć o tej postawie, a to bywa trudne na początku, jeżeli musimy się skupić na aż tylu rzeczach. Tak więc stajemy w wyciągniętej, wyprostowanej postawie i chcemy zacząć wykonywać kilka oddechów wprowadzających. Tak więc ja zaczynam, już nic nie mówię, tylko będziecie obserwować, co się będzie działo z moim ciałem. Techniki hipopresyjne są jak najbardziej dla każdego. Jest tu bardzo mało przeciwwskazań do tego rodzaju treningu, natomiast należy dobrze kogoś poprowadzić w tym wszystkim, aby dobór pozycji i też tych bezdechów był odpowiedni do poziomu zaawansowania. To jest kluczowe w tym wszystkim. I też często zauważam, że nawet osoby, które są po różnego rodzaju szkoleniach, były nauczone tych technik, to trochę nie wiedzą, jak nauczyć na przykład swoich podopiecznych tego, widzą, że na przykład nie są w stanie kogoś nauczyć i się tu zatrzymują, blokują i nie idą już dalej tą drogą, a szkoda, bo warto by było, tylko dobrze by było wiedzieć, jak zmodyfikować, jak dobrać pozycję, aby ta hipopresja była możliwa, bo tu naprawdę myślę, że jestem w stanie policzyć na palcach u jednej ręki ilość osób, u których jednak stwierdziłam, że dobra, nie wchodzimy w tą hipopresję, bo jednak i to też najczęściej było cofnięcie się po prostu do ćwiczeń oddechowych, a wyjście z technik hipopresyjnych, więc ważne jest to i tego też uczę na swoich szkoleniach, jak nauczyć, jak zmodyfikować pozycję, jakie komendy słowne dokładnie, jakich komend słownych dokładnie używać, aby to było możliwe. Tak więc, jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zapraszam do śledzenia profilu, bo myślę, że będzie tu takich więcej, ale też jeżeli chcesz rozwijać się w tej technice, też dowiedzieć się, jak łączyć to z treningiem funkcjonalnym, z treningiem siłowym, to serdecznie zapraszam Cię na szkolenia stacjonarne.